Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Idea stworzenia deweloperskiego funduszu gwarancyjnego to krok w dobrą stronę. Martwi mnie jednak wieloletnia historia pracy nad tą ustawą, która dosłownie z tygodnia na tydzień stawała się coraz łagodniejsza. Świadczy o tym chociażby znaczne obniżenie początkowo proponowanej składki, którą mają opłacać deweloperzy. Co prawda projekt z pewnością ograniczy władzę deweloperów nad nabywcami. Dotychczasowe rozwiązania nie chroniły w wystarczający sposób tysięcy obywateli i obywatelek, którzy decydują się na zakup mieszkania, jedną z najważniejszych inwestycji w życiu. Gdy okaże się, że to prawo jednak nie spełni swojej roli, będziemy interweniowali i oczekiwali działań od rządu. Nazwijmy sprawy po imieniu. Mamy w Polsce kryzys mieszkaniowy. Potrzebujemy dobrej współpracy między państwem a sektorem prywatnym. Według danych brakuje przynajmniej 1 000 000 mieszkań. Ceny lokali rosną w tempie około 10% rocznie. A jakość miniaturowych mieszkanek w nowych osiedlach, mrowiskach dziękuję jest żartem, bardzo. Pan który poseł Jan Szopiński, Klub Lewicy. Pora skończyć z patą deweloperką. Dziękuję.